Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Morrowind. Ja jestem Julius Vandel, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Ja zaczynam kolejną sesję nagraniową, kochani, dlatego muszę się trochę rozejrzeć. Aha, mamy spoczywam tkankę, mamy puchar rodu Dagoff. Okej. Czyli dostałem tylko tarcza cieni do znalezienia. Generalnie miałem trochę dłuższą przerwę od nagrywania, ponieważ byłem chory. Właściwie to doleczałem chorobę. Doleczałem chorobę? No! Doleczałem... nawroty choroby. Dobrze. Kurde. Ujrze. Ten dźwięk zawsze mnie niepokoi. Ale dobra. Idziemy. Aha, po prostu on tutaj się ten stakuje. No dobra. Idziemy w takim razie dalej w dół, do sal makiem. Przyspieszmy trochę. O, dzień dobry. Pilny niewolnik. Zajrzymy się tutaj, mięso gara, kosztowna koszula, dzban generalnie jest tutaj kaplice. Urządzili członkowie szóstego rodu. No i właśnie, Tronachorn został pobity. Teraz tak, zanim ja tam pójdę... to chodźmy tu. Dlaczego? A no właśnie dlatego... O. Bo tu mamy... O, przepraszam. Bo tu mamy martwego bohatera. Powinien mieć na sobie a nie ma. Chyba, że to było w innym pomieszczeniu. Konkretnie tutaj. Bo to też jest martwy bohater.
oprócz Oczyńskiego, Wytrycha oczywiście, sondy oraz dużej ilości złota. Proszę bardzo, bo on tylko krótki miedź jeszcze miał. A wezmę. Dlaczego nie? Więc tutaj... Tutaj nie. Najwyraźniej, ale tutaj... A właśnie. Mamy gościa w zestawie ze szklanej zbroi. Furia. Rodzaj drugiego gościa dwuręcznego. Teraz tak. Ja to oczywiście wezmę ten miecz szklany, jak i tą furię. Ale pamiętajmy, że ta furia tutaj jest, ponieważ... Zapamiętajcie, że ta furia tutaj jest, ponieważ... O, jeszcze tą halabardę szklaną. Ponieważ to prawdopodobnie jest miejsce związane z zadaniem dla innej gildii. Tak, czasami inne gildie też nas kierują do miejsc, które odwiedzamy podczas wątku głównego. Albo w trakcie właśnie zadań dla innych gildii. Aż to ostatnie się rzadziej zdarza. Częściej się zdarza mimo wszystko trafienie w zadaniach pobocznych od zadaniach do gildii od o rany, dla wątku głównego. Jeszcze raz, częściej zdarza się, że zadania od gildii dzieją się w lokacjach z wątku głównego. O, to chciałem powiedzieć właśnie. No i to było tyle, jeśli chodzi o tego pana. No my tutaj mamy... A nie, nie mamy rozwidlenia, po prostu idziemy dalej. Kolego! Dobra. Podnoś na magię, wyleczaj zarazy. Podnoś na magię nas nie interesuje. Teraz ja mam wrażenie... I to dosyć poważne... Akwedukt nabita. Okej, poziom zamka 20. Na razie tu nie wchodzimy. Na razie tu nie wchodzimy. Wchodzimy na z kolei tutaj. Ogólnie stał naszą księgą zaklęć tutaj, nie? Naszymi umiejętnościami magicznymi. Przebijamy się przez tych wrogów naszych jak przez masło, nie? Plus jeszcze nasza broń, zbroja, magiczne przedmioty i tak dalej. A to dlatego, że gramy tak zwanym magiem bitewnym.
magiem bitewnym, spellswordem, zależy jak kto kogo nazwiecie. Krypta Akata. I taka postać rzeczywiście ma sens. Krypta Akrod. Dobra. Dwoje drzwi. Trudno, które wybrać teraz. W jednej jest samochód, w drugiej może być ząg. A, chodźmy tutaj. To był ząg. Kościej. Nie biorę do okienotu duszy, bo jest mi niepotrzebny do niczego. Tak zwaną wspaniałą szatę również. Mistrza wyklucia klucza. Powiedz zatem was ciekawe. Umiesz w symbol szóstego rodu ułożone monety. Pamiętam, że całkiem przyzwoitą sumkę można było z tego zebrać. Wracając, klasa tak zwanego maga bitewnego to jest klasa postaci, która jest najpotężniejsza w całej grze. Ponieważ łączy w sobie siłę i wytrzymałość wojownika właśnie z mistrzowskimi umiejętnościami maga i i o ile taką postacią gra się najłatwiej, o tyle wyzwaniem już na przykład, według mnie przynajmniej, jest granie postacią wojownika czystego. Takiego wojownika, który nie używa kompletnie zaklęć, za wyjątkiem być może przedmiotów zaklętych. A dlaczego przedmiotów zaklętych? Ano dlatego, że no i pięknie rozbieraliśmy ładnie złoto. Też pilny posążek, nie wiadomo po co. Wychodzimy. Tutaj. Okej. Okay. O, mój Saman mi się kończy, trzeba będzie dorobić. Dobra, trzeba będzie zajść do Vivek i trzeba. Będę musiał. Oła! Kolego! Dobra, trzeba będzie działać. Bezpośrednią metodą. Klucz od dolnego kogurum. Proszę uprzejmie. I mamy też co? Mamy też kolejny amulet szóstego rodu. One są dużo warte i one pomogą nam na przykład przy sprzedaży u pełzacza. W ogóle te wszystkie meble, nie? Poukładane w dziwne twory. To dowodzi szaleństwo tych istot. Mi się rzekomo w ten sposób wydaje, że to jest normalne, nie? Srebrny Claymore. Klasyczne przywrócenie siły. O.
mi kłóci sprawdzić. Aha, nic tu nie ma, dobra. No i się... Okej, okay, dobra, dobra, spoko, spoko. Myślałem, że się w geometrii zaklinowałem, ale dobra. Nie jest wszystko okej? Okay. Wracamy do... No szlak. Udało nam się zdobyć klucz do dolnego kogoru, a to oznacza, że możemy przejść w końcu. Tutaj do akwedukty. Tak jest. Klucz do dolnego kogoru użyto do otwarcia zamka. No i właśnie, trzeba by wyszukać kluczy, gdyby się grał czystym wojownikiem, nie? No, wbrew pozorom uważam granie czystym wojownikiem bez przedmiotów magicznych, które by wspomagały naszego bohatera, takie na przykład jak przedmioty otwierające zamki czy teleportujące nas. No bez tego granie wojownikiem czystym jest no, trudne. Można to zrobić pół na pół. Akcje, czyli znaczy w sensie, że możemy jakiś nieszczęśnik. Hi Mark. Tronach brązu. Przywrócenie many. Idealnie. Dobra. Zróbmy sobie dwie miksturki przywrócenia many. Oh, come on! Alchemię podbiłem, czy co? Możliwe. To nie wyobrażam sobie grania czystym wojownikiem. Chodźmy może tędy na razie. Przelećmy się nad... Żelazna strzała. Krasnoludzki buzdygan. No i brędza. O, tu jest mostek, więc może spokojnie do mnie dotrzeć. Ale z jakiegoś powodu... Nie chcesz. No to ja do ciebie przyjdę. Proszę uprzejmie. Pielny zombie. Okej. Proszę bardzo, tu mamy wszystkie
te przedmioty, które oni tak zawzięcie szmuglowali. Do których szmuglowania też zatrudniali przemytników, nie? Właśnie tutaj składują między innymi. A wracając, czysty wojownik ma ten problem, że właśnie nie ma umiejętności maga. A to znaczy, że nie możesz rzucać skutecznie takich zaklęć, na przykład jak wytrych, albo oznaczenie przeniesienia, albo interwencja bóstwa, albo interwencja MCV. Dlatego też często te zaklęcia będzie miało na jakichś przedmiotach ten zaklętych właśnie. Dlatego też właśnie tych przedmiotach zaklętych będzie miał te zdolności, które normalnie miałby. Zdolności, które normalnie miałby z Księgi Czarów. I gdyby właśnie to, że w Morrowindzie przedmioty magiczne się same odnawiają, to nie stanowiłoby to żadnego problemu. To nie stanowi to żadnego problemu. Gorzej, gdyby właśnie czysty wojownik miał takie gorzej właśnie czystym wojownikiem gra się na przykład w Oblivionie. Ale z kolei tamto na przykład z kwestią otwierania zamku, która moim zdaniem jest najważniejsza z tego wszystkiego, jest nieco łatwiej. O, mamy przejście akurat. O! Zauważyłem cię. Oblivion nie mamy łatwiej z niektórymi rzeczami. Dlatego też tak, tam jeszcze nie sprawdziliśmy, ale tam generalnie nic nie ma. Ja chcę też, żeby to nie trwały za długo te odcinki. Let's play właściwie. Dobra, idziemy tutaj. Wspomniałem, w Oblivionie mamy generalnie mielibyśmy ten sam problem, bo tam z kolei przedmioty magiczne się nie odnawiają, trzeba je odnawiać albo kamieniami Welkind, albo właśnie naładowanymi kamieniami dusz. I nie harmy. Dobra. Dotknienia harmy. Tu gdzieś nie powinien, niedaleko powinien być nasz cel, czyli tarcza cienia, ale też i pseudoboss tego miejsca. Krwawiące serce. Dobra, to na razie nie. O.
O kurde, znalazł drogę. Albo nie. Ja mam kulę ognia, prawda? Mam. Trzeba się przespać i odnowi się przy okazji nasza. Nasza nie mikstura, tylko ta nasz medicover. Widzisz tego kolesia? Tutaj za, no, przy drzwiach? To jest zezwany popielny wampir. Ich jest 7 w grze, no bo 7 było poprzeczników dla Gopura. Który z nim... Którzy z nimi... Z nim... No, wyprztykaj się ze mną, wyprztykaj, ja poczekam. Bo było siedmiu poplecznych Dagofura, którzy z nim zapadli w sen, jak zresztą czytaliśmy fabule. To właśnie on ich przemienił w popielnych wampirów, obdarzając ich mocą serca Lorkana. Au. No ci goście są niebezpieczni, ale no my jesteśmy już na takim etapie, że pas płomiennego serca 20 tysięcy. No dobra, weźmiemy sobie i... Okay. I ciekawostka naukowa, droga drużyno. Możemy wyjść na Czerwoną Górę, żeby ktoś bardzo chciał. Ogólnie na Czerwoną Górę można wyjść oczywiście wcześniej niż się powinno wejść w fabule. Taka też ciekawostka. Ale generalnie nie polecam, ponieważ... Na Czerwonej Górze znajduje się wiele nieprzyjemnych rzeczy, w tym... monstra, które mogą nas zarazić zarazą, tak, spaczeniem. A spaczenie, zarażenie spaczeniem. Zarażenie spaczeniem. W momencie, na pierwszych poziomach zwłaszcza. W ogóle na pierwszych poziomach nie radzę w ogóle tam chodzić nawet pod Czerwoną Górę, ale jeżeli na przykład mamy już, powiedzmy, nie wiem, 10, 15 poziom, szukamy wyzwania, ale nie mamy jeszcze odporności na zarazę i na choroby i tak podobne, jakie daje nam wyleczenie z spaczenia właśnie od Diwietafyra. Jeżeli tego nie mamy, no to właśnie... Możemy spotkać się z zarażeniem właśnie... zarazą i dosyć sporym, mocnym, brzydkim, niefajnym...
niefajną ingerencją w nasze współczynniki. Krwawiące serce to jest to miejsce, do którego chcę iść, bo tu będzie właśnie chyba. To dwóch na raz, co to ma być? Okej. Zobaczmy, co jest po tej stronie. To jest miejsce, którego szukamy. Au! Cholera jasna! Może okazać, że przeszarżowałem. Dobra, zapiszmy. Dobra, weźmy. Wchodźmy jeszcze tam. Bądźcie bogowie. Okej, okay, zdrowiem. Do wyzdrowienia. Okej. No to jest dowód na to, kochani, że jeżeli nie będziemy uważać, że nie będziemy szarżować, nie będziemy nie doceniać przeciwnika, to wycieczka nawet na 30 poziomie doświadczenia z dużą ilością zdrowia może się źle skończyć. Teraz tak, mamy tarczę cienia. Tutaj też były, bo i co innego było, co chcę znaleźć, a mianowicie elektryczna lewa, elektryczna prawa rękawica, moi kochani. Coś, co w pełni zastąpi nasze dwa. Ebonowy karwasze. Solny wytrych jak najbardziej chętnie wezmę. Solny mrozu również. Bo chcę sobie dorobić miksturkę many. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda. No. Duża tarcza błyskawic, mikstura ryby w wodzie. Próbory w korpinu, nawet tutaj jest seria? No, podobno że szczeszkę mam w domu. Tak, jestem zwierolem kolekcjonującym czaszki. Tylko tak naprawdę to nie, bo kiedyś potrzebowałem ją do nauki. Nauki kości czaszki.
niestety załatwiłem takiego Stefana. Oczywiście niczym nie uniżając naszemu Stefanowi PL, mojemu koledze Zagrajmerowi. Dobra, myślę, że tu nie ma nic ciekawego. Jestem nawet pewien, że tu nie ma nic ciekawego, więc przenieśmy się. Hana Sumatul. Przecież mi trzy symbole próby wojownika, porozmawiamy ponownie. Wtedy czeka cię trzecia próba. Okej, trzecia próba. No chyba jest gotowy na nią, nie? Przyniosą ci trzy próby, trzy rzeczy. Jestem pod wrażeniem. Zatrzymaj te trzy symbole, naprawdę. Udało ci się przejść próbę wojownika. Zdradzę ci więc, na czym polega trzecia próba. W roku jaskini oczy Azury dojrzy i rozpali na nowo księżyc i gwiazdę. Oto trzecia wizja. Musisz udać się do Groty Wcielonych, miejsca poświęconego Azurze, i poszukać księżyca oraz gwiazdy. Tajemnicę Groty Wcielonych kryje zagadka. Ucho igielne leży tam, gdzie kły wiatr. Otwór jaskini skrywa skóra perły. Sen jest drzwiami, a gwiazda jest kluczem. Zagadka to próba mądrości. Czerp z mądrości plemion, a odnajdziesz drogę. Poszukaj Groty Wcielonych, gdy księżyc i gwiazda będzie twój. Przynieś go Nibani Maesie. Weź za sobą błogosławieństwo moje i mojego plemienia, a także pas Malipu Atamana. No i dobra. Zanim... Ja ci, kurde, jeszcze gościu tutaj zostawię. To tarcza. Sorry, ale nie będzie mi to potrzebne do niczego. Swoją drogą, jakie masz statystyki tarcza? Niewidzialny jeszcze przez 20 sekund na siebie, 5 sekund, 5 punktów przez 20 sekund na siebie, przewrócenie kondycji. Sobie. No dobrze, kochani, ale to, gdzie znajduje się Grota Wcielonych, teraz jak ją odnajdziemy w następnym odcinku. W międzyczasie tutaj jeszcze posprzedaję te rzeczy, które nam zostały. Jezus, posprzedawać 10 tysięcy, 10 tysięcy, 16 tysięcy. Dobra, do następnego, no i cześć.